Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy sobie taką przekąskę, coś podobnego jak kordogi, ale będzie to troszkę inaczej. I już Wam mówię, co będzie mi do tego potrzebne. Ja mam tutaj 6 takich kiełbasek. To są kiełbaski już, to nie są parówki, to są kiełbaski z środku z serem żółtym. Ja je będę przekrajać na pół, więc w sumie będzie 12 takich przekąsek, bo one są dość długie. Do tego będzie mi potrzebne 2 jajka, troszkę mąki za 2-3 łyżki, 2-3 łyżki dobrej bułki tartej. Tak. I będzie nam potrzebny też serek topiony, 12 takich płatków, chociaż ja podejrzewam, że dam na pół, zobaczymy, 12 takich tych. Do tego będzie nam potrzebne kilka ziemniaków ugotowanych, one są jeszcze ciepłe, ugotowane normalnie w wodzie osolonej, olej do smażenia, troszkę masła, sól, pieprz i ja zrobię na patyczkach. I już, i zaczynamy. Na razie odstawię, bo zrobimy nasze ziemniaki. Tak jak mówiłam, ziemniaki są jeszcze ciepłe, bo dopiero odcedziłam. Dodamy tutaj troszkę masełka. Tak, z łyżeczkę masła. Tak. Posolimy jeszcze, jakbyście za mało dali soli, także ja jeszcze posolę i dam pieprz. Jeżeli lubicie inne przyprawy, można dać inne. Wiadomo, że jeżeli będą jadły to dzieci, to dajcie troszkę mniej pieprzu i ugniatamy. Ziemniaki ugniotłam i wyłożę je teraz do miski, żeby one ostygły. Wkładamy do ostygnięcia. Ziemniaki mi już na tyle ostygły, żeby się nie poparzyć. Moje kiełbaski przekrajam na pół wszystkie. O. Bardzo szybkie. Tu na patelni już mam taką małą, głęboką patelnię. Taki mini wok. O. Tak, zawijamy kiełbaskę. Ściskamy. Na to będziemy dawać ziemniaczki. Nie taką grubą warstwę, taką tak do pół centymetra, nie grubiej. I tak robimy wszystkie. Cztery zrobiłam z serem i resztę zrobię trochę bez serka. Zapalam już tutaj, o, żeby olej nam się grzał. Tak dość głęboko musi być tego oleju, tak dość dużo, tak żebyśmy mogli zanurzyć nasze kiełbaski. Będziemy piec na takim średnim ogniu, żeby nam się po prostu nie paliło.
Tutaj do jajka dodam jeszcze troszkę soli i pieprzu. I będziemy maczać. Najpierw w mące obtoczymy wszystkie. Teraz będziemy maczać w jajku. Bułce tartej. I tak robimy z każdym. Można już piec tak, a ja nabiję, spróbuję nabić, trafić w paróweczkę, trafić w naszą kiełbaskę. O! I będę piekła na patyczku. No, wszystkie już zrobiłam i tak jak mówiłam, można je piec tak, ale można też sobie nadziać na patyczek od szaszłyków. O. Zrobię kilka na patyczku i kilka zrobię bez. Zaczynamy piec. Na niedużym ogniu po kilka minut z każdej strony, tak żeby nam się przypiekły. Nie musimy się bać, że coś się nie upiecze, dlatego że ziemniaki były ugotowane. Rumiane z każdej strony, to wyciągamy na papier do odsączenia i mamy już gotowe do jedzenia. Ja będę smażyć dalej. Tak jak mówiłam, kilka zrobię bez patyczków. O, to mi się zmieszczą, nawet widzę trzy. Wyciągam następne. O. Powiem Wam, że te bez serka smaży się dużo łatwiej. I następne wkładam. No i ja już wyciągam, słuchajcie, ostatnie. O. Można nawet usmażyć bez i teraz wbić patyczki, też będzie fajnie. Tylko poczekajmy, aż troszkę przestygną. My żeśmy już spróbowali i jest naprawdę, są naprawdę dobre i szybko się robią. Tutaj jeszcze jest, o, patrzcie, z patyczkami takie same. Także jak Wam się przepis podobał na takie pyszności, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, pa, pa!